Mam coś, czego się ucieszysz. Chodź, pokażę ci. Ale zimno! Patrz, Karolka, co ci dzisiaj przyniosłam? O, myślę, że będziesz zachwycona. Witajcie. Dzisiaj odcinek nieco inny niż zwykle. Jest z nami Barbara, specjalistka od prezentów i to prezentów nietypowych. Pokazuj, bo ja się już nie mogę doczekać, co tutaj jest fajnego. Pokazuję. Powiem ci tak, mamy trochę nowości w rustykalnych uchwytach. Nie są to uchwyty oczywiście, ale trochę prezentów pod choinkę i nie tylko pod choinkę. O, coś fajnego. Miałeś kiedyś skórę? Nie, nie miałam, ale chcę mieć ten. Fajny, drewniany, postarzany. Wiesz co, fajny jest, ręcznie robiony. Wiesz, widać tu niedoskonałości, coś tu jest przetarte specjalnie. Ale to tylko i tak dodaje dalej. Smaczku, to tylko dodaje uroku. A smaczek, dobra rzecz. Słuchaj, ale a propos świąt, to święta nam się kojarzą z czym? Z choinką. Patrz, jakie cudeńka mamy. Wow. Rewelacyjne. Powiem ci, że żałuję, że podczas moich porządków ostatnich wyrzuciłam wszystkie bombki z babci. Retro? No ale wiesz, człowiek głupi nie myśli i wyrzuca wszystko co stare, bo myśli, że nowe będzie lepsze, a tutaj jest niestety odwrotnie. Ta jest fajna, ta będzie pasowała do mojej biało-szarej choinki. Ale wiesz co? Ale wiesz co, jeszcze? Mam jeszcze białe. O, te są bardziej nowoczesne. Tak, bardziej nowoczesne, nadają się do wnętrzy białych, szarych, takich minimalistycznych. Tak, tak, tak. Których nie brakuje. Myślę, że też fajna propozycja, też trochę nietypowa. Zostawiam dla ciebie w takim razie. Chętnie przyjmę. A słuchaj, co jeszcze? Coś dla osób, które faktycznie mają w takim retro stylu choinkę, polecam takie. Ta jest piękna. Idealnie się będzie komponować z bombkami, które już mam w swoim stroiku. A faktycznie, bo masz bombki ode mnie, które cię zaciepnie są, daj, dorzucę. I do kolekcji jeszcze w kolorze niebieskim. Dorzucam. A co? Zaglądaj. To? Bo mnie tutaj zaintrygował jeleń. Piękny metalowy świecznik. Masz zapałki z... Wróć! Zapalniczkę! Ty palisz? Świeczki palę. Świeczki palę. No. Dobra. Fajnie, taki nienachalny, ale świąteczny klimat. Tak, ale wiesz co, jest mały, zwinny, więc wiesz, na stole nie zajmie dużo miejsca. Prawda jest taka, a klimat jaki już będzie. Ale wiesz co, żeby nie był sam, mam tu dla niego jeszcze partnerkę. O! Partnerko! Świeczka ci się zgubiła. Tak. Pojedyncza. Troszkę mniejsze, fajnie. Mhm. Fajnie w ogóle wyglądają w zestawie, wiesz? I mam jeszcze dzidziora małego. Jeszcze dzidziuś. Tak. Piękny komplecik, fajny. Fajny, dostępny dla każdego, cena też jest przystępna, bo ten najniższy jest po 20 zł, więc to nie... taki też fajny mikołajkowy drobiazg. No i taki też, co powiem ci tak, nie jest to produkt skomplikowany, bo widzisz, że jest wykonany z drutu, ale ma w sobie coś, przynajmniej mi się osobiście bardzo podoba. A tu już coś bardziej wyrafinowanego. Co to jest? To mi wygląda na fajny świecznik. Dobrze ci wygląda. Dobrze mi wygląda. Dobrze ci wygląda. Do powieszenia. Wiesz co, tak, mamy specjalne do tego haki, dłuższe, krótsze, więc możemy je postawić a la latarnię, coś takie powiesić na haku. Może też być jako świecznik stojący, więc fajny pomysł na prezent. To fajnie by się komponowało tutaj w tym naszym rustykalnym wnętrzu. Idealnie. Chwać na przód do... Ale też w sumie tak, w jakichś takich bardziej industrialnych, loftowych klimatach. Ale, powiem, ale pokazuj coś jeszcze. Miałaś kiedyś tak, że chciałaś kupić komuś prezent i ni diabła, nie wiesz co? O, co kupić komuś, to ma wszystko, tak? Konik na biegunach. Słuchajcie, to jest wersja no, dużo mniejsza, bo to jest najmniejsza z naszej oferty. Czyli są jeszcze większe. Mamy większe, mamy M-ki i L-ki, także dużo większe, takiej wielkości, że spokojnie nie można usiąść się trochę pobujać. Także powiem ci, rewelacyjna sprawa. Dekoracyjna, tych mniejszych, no a te większe wiadomo, że są też użytkowe, więc dla dzieci doskonały pomysł na prezent dla dzieciaków, ale też rewelacyjne dla starszych. No ja bym się bardzo cieszyła, to takie trochę spełnienie. Ale tym razem jest on dla mnie, więc ja się będę cieszyć. To, o, a ja widzę coś dla siebie. Tak, tak, tak. Widzę, że... Trojański. Tak, że drewniane klimaty, retro, postarzane u was rozgościły się na dobre. Królują. Dobra.
naprawdę. I mnie się to bardzo podoba. No to zostaje u Ciebie. To zostaje i do mnie. Kolekcji cała stadnina, jeszcze mamy konia na wysokich nogach, w takiej wersji trochę awangardowej. A ten, to ja sobie postawię tutaj. Ach, wszystko zabierze. Co my tu mamy? Mamy tu jeszcze trochę nowości z takich drewnianych zabawek. Samoloty, samoloty. O, to ten prezent wiem, komu mógłby się spodobać. A komu? Myślę, że nasza Kasia by się bardzo z tego cieszyła. Ona właśnie jest na etapie urządzania swojego retro poddasza. Ma już nasze meble z kolekcji Rustyk. Będzie się komponować idealnie. Myślę, że będzie bardzo szczęśliwa. To podpisujemy Kasię i zostawiamy dla niej. Dla Kasi, tak? Jeszcze jedna rzecz, wyciągaj. O, to jest coś. A co to takiego? I nożyczki. Fajna szpula dekoracyjna z prawdziwym sznurkiem. Tak, i prawdziwa juta. Nożyczki oczywiście w zestawie, ostre, więc możemy zademonstrować, jak ostre. Nie skalecz się, Barbara. Super, to za jednym zamachem. To są takie fajne rzeczy dla, tak jak mówiliśmy, osób, które już wszystko mają, ale też dla takich osób zakręconych na style retro, na takie nietuzinkowe. Ale wiesz co, też, wiesz co, generalnie tak, na prezent dobrze sprawdzają się produkty, których sami byśmy sobie nie mogli kupić, ze względu na to, że nas na nie nie stać, po pierwsze, a z drugiej strony, bo nam też nawet pomysł nie wpadnie, więc myślę, że to jest dobra opcja. Te produkty, które tutaj wszystkie dostępne do Rustykarnych Uchwytach. Zapraszamy serdecznie. Basia, no dziękuję Ci za tą owocną wizytę dzisiejszą. Naprawdę bardzo mi miło, że mnie odwiedziłaś razem z tymi wszystkimi pięknymi przedmiotami. Oj, szłam przez śniegi, małe, duże i przez róże. Najbardziej podoba mi się ten koń. I bardzo się z niego cieszę, bo jest naprawdę przepiękny. Ale z czego ty się cieszysz? Przecież to jest mój koń! Wszystko inne ci zostawiam, koń jest dla mnie, a za rok pomyślimy. Dobra, okej, czekam z niecierpliwością. Ale wiesz co, dobra robota, siadaj. Zasługuję na dobrą kawę. I na odpoczynek. O! Zapomniałam. Gwiazda od gwiazdy. Och! Wiesz co, fajny prezent. Nawet dla samej siebie. Słuchaj, tak. Wieczorem zamiast lampki, która jest dość, ma dość mocne światło, można spokojnie taką gwiazdę włączyć. Będzie i świątecznie, i klimatycznie, i przyjemnie. Także myślę, że jest to strzał w dziesiątkę. Także zapraszamy po nasze prezenty. Na Rustykarnych. Dokładnie. A jak nie znajdziecie, to dzwońcie, to my coś dla Was wygrzebiemy z tych staroci, także zapraszamy zdecydowanie. Do zobaczenia, dziękujemy. I idziemy na kawę. Pa!